W Legnicy ruszyła druga edycja programu Startup, przygotowanego przez Urząd Miasta. Projekt zachęca uczniów szkół ponadgimnazjalnych do tworzenia własnych, kreatywnych pomysłów biznesowych, zapewniając m.in. cykl spotkań warsztatowych. Pierwsza edycja okazała się sukcesem. Wzięło w niej udział około 100 młodych osób, a Legnica stała się źródłem inspiracji dla innych miast. Kierujemy do młodzieży ponadgimnazjalnej propozycję udziału w warsztatach, gdzie uczą się, jak zbudować swój startup, czyli w ogóle co to są startupy, skąd pozyskać na nie finansowanie, jak stworzyć się pomysł na własny biznes, jak korzystać z nowoczesnych narzędzi komunikacji, aby ten biznes wypromować. Laureatem pierwszej edycji Startup był Łukasz Podlipski, uczeń drugiego liceum ogólnokształcącego. Choć młody legniczanin dopiero w tym roku będzie pisał maturę, to posiada już dwa własne biznesy, którymi są zainteresowane duże polskie firmy. Kolejny bardzo fajny pomysł, żeby młodzi ludzie, tak jak ja, tacy jak moi rówieśnicy, mogli dowiedzieć się czegoś fajnego, czegoś nowego. Naprawdę zdobyć taką bardzo komplementarną i podstawową, a czasem też nawet rozszerzoną wiedzę, jak i kontakty. I po prostu zdobyć jakąś swoją drużynę, bo to jest właśnie problem. Dużo młodych osób nie może znaleźć w swoich rówieśnikach drużyny, innych ciekawych, ambitnych osób, żeby coś zrobić. A tutaj właśnie mają na to ogromną szansę i to jest ogromna zaleta tego. Startup nazywa się Casual. Polega na tym, że to jest startup, który po prostu sprzedaje używane ubrania będące w świetnym stanie za swoich klientów, za ludzi. I dzięki temu zarabia, a osoby mają problem z głową. Młody, sympatyczny legniczanin z chęcią pomaga także swoim młodszym kolegom. Pytają, nawet z jakiejś tam właśnie drugiej klas, pytają się co zrobić. Ja im czasem próbuję coś doradzić albo czasem odradzić, kierować ich jakoś. Nie próbuję ich wyręczać, ale właśnie wskazać im dobrą drogę, którą powinni podążyć. Bo to jest właśnie najważniejsze, żeby oni sami to zrobili, sami uczyli się na swoich błędach. Projekt chwalą zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Wziąłem udział w tamtym roku i faktycznie bardzo dobra sprawa. To inspiruje młodzież faktycznie do działania? No przynajmniej moich uczniów, z którymi byłam, to na pewno. Bardzo mi się podobało, zainteresowało mnie to. Nie będę ukrywał, moja osobista ocena na temat dzisiejszego projektu stosunkowo mogła usatysfakcjonować niektóre osoby z mojego najbliższego otoczenia. Czy jest to potrzebne na młodzieży? To jest bardziej pytanie indywidualne. Każdego z osobna trzeba było się spytać na ten temat, ale raczej tak, zdecydowanie. Warsztaty Zrób Swój Startup 2 rozpoczynają się 25 kwietnia. Jak informuje organizator, zgłoszenia należy nadsyłać do 19 kwietnia na adres alango@legnica.eu.